Polskie Radio Białystok. Mogę tylko moim piłkarzom pogratulować odwagi, tego, że 10 potrafili odrobić straty. Tak jak mówię, na pewno widzieliśmy, że Warta gra tak jak gra. Ten ostatni mecz z Radomiakiem korzystali szybko z swoją kontry. Ale jeżeli chodzi o atak pozycyjny, to mają z tym problemy. I szkoda, że ten mecz przebiegał w takim powiedzmy, w takiej scenerii, że trzymaliśmy czerwoną kartkę, bo widzieliśmy, że przy pressingu, przy tym, że potrafimy odebrać tą piłkę już na połowie przeciwnika, a strzeliliśmy bramkę z tego, myślę, że ten mecz był inny. Warta grała schematycznie, przewidywalnie, także uważam, że tutaj ten błąd, który popełniliśmy, nie powinien nam się zdarzyć, no to nie mówię. Ja podziękowałem zespołowi za walkę i za to, że no, znieśli się na to, że potrafili w ciągu kilku minut odrobić stratę bramki i próbować swoich szans w dalszym ciągu w tym, w czym są dobrzy. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Dobrze, ja tylko jedno krótkie pytanie, trenerze, o zachowanie Bogdana Cyru, bo to trzeba powiedzieć, było nierozsądne dość. Tak było poszukać. Tak, szukać. No, są różne są przypadki, ale nie przesadzajmy, że z tyłu jest. Wiadomo, że jest kilku piłkarzy wokół niego, a nie wydaje mi się, żeby było to najrozsądniejsze, to się zgadzam z tym, ale tak jak mówię, musimy też spojrzeć, że nie widział, co jest z nimi, czy ktoś tam głowę wkłada, czy jest ktoś tam z nim z tyłu. Wiadomo, że jest przy takiej sytuacji jest kilku piłkarzy, także musimy wziąć pod uwagę to, że rzucić to na karp tego, że akurat ta głowa poszła. No i przykro mi, że piłkarz Warty musiał zejść i to było widać, że padł ścięty, ale no, były wiele sytuacji, gdzie piłkarze Warty również padali jak ścięci, nagle wstawali, wszystko było ok. Także musimy wziąć pod uwagę to, jaka nasza liga jest, jak gra się w Europie. Musimy przestać, powiedzmy, te rzeczy wykorzystywać na boisku, bo myślę, piłka nożna jest grą mężczyzn. Akurat to zagranie, tak jak mówi pan, może było nierozsądne w tym akurat momencie, ale nie przypuszczam, żeby nie wiem, ile sytuacji takich było, z których były czerwone karty. Chyba to jest pierwsze. Czyli do Bogdana nie ma pan jako takich pretensji? Tak? No. Okej. No. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, jakie z tyłu pytanie? Ja mam pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie o tą pierwszą połowę. Tak jak właśnie pan wspomniał o tych faulach, o tym padaniu piłkarzy Warty, to pana zdaniem to właśnie to tak rzutowało na tą pierwszą połowę, że ona jest tak właśnie odbierana? Bardzo chaotyczna. Myślę, że od tego zdarzenia była, od pierwszych minut była chaotyczna i później już ten gwizdek brzmiał i nikt tak naprawdę nie wiedział, w którą stronę będzie decyzja, czy dla nas, czy dla nich. I to mi się wydaje wprowadziło nie tylko nerwowość w czasie tego meczu, ale również i to, że ta gra była szarpana, chaotyczna i każdy starał się gdzieś coś wykorzystać. Grajmy w piłkę, bo to jest 11 wojowników wychodzi i nie grają. Niech pokażą swój kunszt, niech pokażą swoją walkę, waleczność. Myślę, że moja drużyna dzisiaj pokazała, że to są wojownicy, którzy mimo niesprzyjających okoliczności potrafią podnieść się, potrafią wybiegać, to było do wybiegania i tak jak mówię, no, troszkę mamy problemów, jeśli chodzi o Karola Struskiego. Wiadomo, teraz czerwona kartka, kilka kontuzji, które były wcześniej, które również chcemy te urazy wyeliminować, czy je polepszyć, ale mówię, grajmy w piłkę, bo później idziemy do Europy i nagle się okazuje, że nie możemy sobie z tym poradzić. To jeszcze mam pytanie o drugą połowę. Jaki generalnie był pomysł? Bo widać było, że właśnie tak się próbowaliście cofnąć i chyba szukać kontrataków, tak przynajmniej ja to odebrałem. Czy właśnie taki był pomysł, czy to Warta właśnie tak próbowała przejąć inicjatywę i generalnie próbowaliście to wykorzystać poprzez kontrataki, czy z czego to wynikało, że tak się próbowaliście cofnąć?
wynikało z tego, że wygrali ofensywnie, mieli jednego zawodnika więcej, więc naturalną rzeczą jest, że wyszli troszkę wyżej, troszkę, my troszkę zmieniliśmy ustawienie, co było zaskoczeniem dla nich, przypuszczam, że dlatego nie mogli sobie z tym atakiem pozycyjnym poradzić, więc mówię, z kontry gra się dużo łatwiej, ale no, trzeba serducho włożyć i to moi piłkarze dzisiaj pokazali, że tak jak powiedziałem, mimo niesprzyjających okoliczności pokazali to, że walką, zaangażowaniem, sercem można te punkty zdobywać i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Polskie Radio Białe.